pośredni. Małe zadanko jako przykład. Uwaga, uwaga. Prąd stały i prąd zmienny to nie jest to samo. Ja się o tym dowiedziałem we wczesnych klasach szkoły podstawowej. I pani na fizyce powiedziała, że opór, czyli rezystancja i tak dalej, i tak dalej. Ja to oczywiście zakwestionowałem jako niepokorny uczeń. Otóż opór to się nie równa rezystancja, dlatego że prąd stały to się nie równa prąd zmienny. Ponieważ jeden i drugi wywołuje różne zjawiska w tym, przez co przepływa, to wprowadzono pewien sposób opisu zjawisk związanych z przepływem prądu, żeby było łatwo się posługiwać pewnymi pojęciami. I mamy tak, to jest jeden. Każdy wie, o co chodzi. Żeby sobie ułatwić życie, wprowadzono dawno temu operator, który obraca nam taką jedynkę o 90 stopni do przodu. Czyli jeżeli liczbę 1 na płaszczyźnie przedstawioną, można wektorem, obrócimy o 90 stopni, to będziemy mieli 1i, albo inaczej 0 plus 1i. Jeżeli robimy to jeszcze raz, czyli potraktujemy to 1i jeszcze raz przez operator i, to dostaniemy minus 1. Na przykład to jest liczba 3 plus 2i. Co z tego wynika? Jeżeli potraktujemy jedynkę dwukrotnie operatorem i, czyli zrobimy coś takiego, to ile to jest? Minus 1, jasna sprawa. Czyli i to jest taka liczba albo operator, która podniesiona do kwadratu da minus 1. To jest podstawa elektroniki. Ja się o tym dowiedziałem w połowie szkoły średniej albo na początku szkoły średniej. Jak się o tym dowiedziałem, to myślałem, że wyskoczę z radości z ławki. Pomyślałem sobie, że w końcu ktoś zaczyna logicznie gadać. Dlaczego nie? Dlaczego nie można wyciągnąć pierwiastkę z minus 1? Ja nie widzę przeciwwskazań. I każdy elektronik wam powie, że można, że nawet należy tak robić. Dlaczego dzieciom zabraniamy? Każda liczba podzielona przez 0 to nieskończoność. To właściwie dlaczego nie? Ktoś ma coś przeciwko, dzieciaki nie mają. Nie ograniczajmy dzieci. Uwaga, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Jeszcze trochę historii filozofii, logiki, matematyki. Jeden pies. Intuicja i dedukcja. Dwa podstawowe pojęcia teorii poznania Arystotelesa powracają znów na początku epoki nowożytnej. Descartes również powiada wyraźnie, że istnieją tylko dwie metody poznania naukowego. Intuicja i dedukcja. Intuicja i dedukcja, nie tylko dedukcja. Zaproponował przeniesienie tej metody na obszar nauk przyrodniczych. Każdy dowód powinien, dowód, czyli rzecz, która nam się kojarzy z logiką, powinien zostać rozłożony na szereg prostych wnioskowań, tak myśli Descartes, z których każde dałoby się pojąć w sposób intuicyjny. Co wy na to? Podstawą logiki jest intuicja. Dzieciaki łapią to w lot. Jest to dla nich oczywiste. I tak dalej, i tak dalej. Również zatem Descartes pozostawia w swej filozofii miejsce dla intuicji jako zdolności osiągania wiedzy pewnej. Jej wyniki są przy tym bardziej wiarygodne niż dowody uzyskane na drodze dedukcyjnej. Przemyślcie to sobie. Jak dziecko wam powie coś, co według was jest nielogiczne, to się zastanówcie, czy to tak naprawdę jest i kto tu potrafi myśleć, jak to jest. Jedziemy dalej. Super książka, psychologia, jedyna jaką czytałem, napisana przez naukowca, którą da się czytać, bez problemu, jak kryminał. Jedziemy tak, pojęcia liczbowe. Szefer opisuje, jak do dziecka podchodzili wcześniejsi ludzie, którzy żyli, proszę Państwa, 100 lat temu, nie żyli 100 lat temu, ale ja lubię to określenie, 100 lat temu ten człowiek żył. Nie Szefer, tylko Piaget.
poprzedniej epoce, a my cały czas się czepiamy jego pomysłów. Był super facetem i podsunął pedagogikę o wiele kroków do przodu, ale to było lat temu. Pojęcia liczbowe, zdolności szeregowania i klasyfikowania zdaniem Piageta pomagają w zrozumieniu pojęcia liczby. Całkiem małe dzieci potrafią liczyć, odkrycie, ale jest to czynność, którą wykonują na pamięć. To źle, że się posługują pamięcią? Czynność pozbawiona prawdziwego rozumienia leżących u jej podstaw pojęć. Początkowo dzieci myślą o każdej liczbie jako o nazwie przypisanej konkretnemu przedmiotowi, więc każdy numer stanowi cechę danego przedmiotu. Dlatego dzieci liczb należy uczyć tak, a nie tak. Jedziemy dalej. Dopiero na początku stadium operacji konkretnych dzieci nabywają nieco dojrzalsze pojęcie, uświadamiają sobie, że liczenie to procedura arbitralna i dlatego cyfry można stosować zamiennie. Pamiętacie wczorajszą sesję? Jedna z sesji wyglądała tak. 7, dodać 0, dodać 8, dodać 15, równa się 30, a potem było na przykład tak. 0, dodać 15, dodać 7, dodać 8, równa się 30. Potem była jeszcze jedna, też poodwracana. Doman mówi o tym nie przy okazji dzieci 6-7-letnich, tylko cyk, strona 131, bardzo proszę, przykładowa sesja. Spokojnie można tego uczyć roczne dziecko i roczne dziecko złapie to w lot, bo jest to oczywiste. Pani Piaget. Idziemy dalej. Po co uczyć dziecko? To są książki, które ja mam na swojej półce. Glenn Doman i jego córka Janet Doman. Widzimy? Tylko jedna jest po polsku. Tylko jedna. A to jest połowa książek, które napisał Doman. Ile byście dali, żeby wasi rodzice uczyli was od dziecka angielskiego? Byście mogli sobie spokojnie całego Domana przeczytać, obojętnie czy ktoś go wydał po polsku czy nie. Jeżeli nauczycie dziecka w młodym wieku angielskiego, to wasze wnuki będą miały pełen dostęp do tej wiedzy i do każdej innej. Książek po angielsku jest wielokrotnie więcej w księgarniach niż po polsku, 10-krotnie więcej. Bucky Fuller napisał 30 książek, żadna nie jest wydana po polsku. Jeden z największych współczesnych myślicieli. Dobra, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.